Panowie, o co chodzi? Dowiedziałem się, że niewielu z was dba o tak podstawową rzecz jak wasza twarz. Wydawałoby się to dosyć logiczne. Idziecie pod prysznic, myjecie ciało, potem myjecie twarz. Kobiety wieczorem smarują twarz, więc i wy wieczorem smarujecie twarz. Ale jednak nie do końca. Dlatego przygotowałem ten filmik, żeby sprawić, że wasze piękne twarze będą jeszcze piękniejsze. Nie będę przeciągał. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Przede wszystkim przepraszam, że mam nieogarnięte włosy, ale jest wieczór, jestem już wykąpany, nie chcę tego robić na noc. Pierwszą podstawową rzeczą, którą musicie robić codziennie, dwa razy dziennie, jest mycie twarzy. I nie mam tutaj na myśli opłukania twarzy wodą, nie mam tutaj na myśli umycia twarzy mydłem czy jakimś żelem do ciała. Do twarzy są przeznaczone specjalne żele, płyny, cokolwiek, co jest do twarzy, do mycia twarzy, właśnie takim produktem powinniście myć twarz. Przede wszystkim po to, żeby pozbyć się brudu i kurzu, który znajduje się na waszej twarzy, ponieważ chodzicie cały dzień, dotykacie różnych rzeczy, potem dotykacie swojej twarzy, brud osadza się na twarzy. A sama woda tego nie umyje. Tak samo jak nie umyje waszych rąk, tak nie umyje waszej twarzy. Żeby oczyścić waszą przetłuszczoną skórę na twarzy. Ponieważ skóra twarzy jest na koniec dnia po prostu przetłuszczona. Te wszystkie oleje, które wytwarza nasza skóra, tego trzeba się pozbyć. Aczkolwiek po to używamy żel do mycia twarzy, a nie mydło, żeby nie pozbywać się wszystkiego z naszej twarzy, czego nie powinniśmy się pozbywać. No i po trzecie, myjemy twarz po to, żeby przygotować ją do nałożenia kremu. Ponieważ nikt normalny nie nakłada kremu na brudne ręce, tak? No, najpierw je myjemy, potem nakładamy kremy. I tak samo jest z twarzą. Nie nakładamy kremu na brudną twarz. Wyróbcie sobie po prostu taki nawyk. Rano wstajecie, cyk, 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 myjecie twarz żelem. Wieczorem idziecie spać, cyk, 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 myjecie twarz żelem. Po prostu to musi być nawyk. Drugą rzeczą, również podstawową, którą również będziecie robili rano i wieczorem, czyli dwa razy dziennie, nakładanie kremu na twarz. I tak, krem, który nakładacie rano, będzie się nieco różnił od tego, który nakładacie wieczorem. Krem na dzień powinien zawierać filtr przeciw promieniom słonecznym i moim zdaniem powinien być na poziomie minimum 20 SPF. Musimy w jakiś sposób chronić twarz przed słońcem, ponieważ nasza skóra jest wyeksponowana na słońce przez cały dzień, a nasza twarz w szczególności. No i oczywiście podstawowa cecha kremu nawilża naszą skórę, odżywia ją, regeneruje, sprawia, że jest bardziej sprężysta, że ładnie się świeci, jest po prostu o wiele zdrowsza. Krem na noc, oprócz oczywiście tego, co robi krem na dzień, czyli nawilża i odżywia naszą skórę, powinien być również przeciwzmarszczkowy. Dlaczego? Ja mam 24 lata i używam krem przeciwzmarszczkowy na noc, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, ten krem jest przeciwzmarszczką. Czyli on zapobiega powstawaniu zmarszczek, a nie eliminuje te, które już powstały. Bardzo ciężko jest usunąć zmarszczki, kiedy one już powstały. Najczęściej, co robią kobiety? Wstrzykują sobie różne rzeczy, żeby naciągnąć tę skórę, ponieważ inaczej tego się po prostu nie da zrobić. Dlatego powinniśmy zapobiegać, a nie leczyć. I wiadomo, że jeśli masz 15 lat, to może nie jest najlepszy okres do rozpoczęcia przygody z kremem przeciwzmarszczkowym, ale jeśli już masz 20, 22, czemu nie? Trzecią rzeczą, którą powinniście robić dla waszej twarzy raz czy dwa razy w tygodniu, jest peeling. Peeling to jest zwykły żel do twarzy, ale w środku ma takie drobne kuleczki. I one mają za zadanie zdzierać stary naskórek z naszej twarzy, żeby zrobić miejsce dla nowego. Potraktujcie to trochę jak takie zrzucenie z siebie starej skóry. Powiedzmy, że po całym tygodniu jesteście już bardzo zmęczeni. Skóra na waszej twarzy jest po prostu zmęczona, pojawiają się niedoskonałości. Więc wieczorem bierzecie sobie peeling, cyk, na twarz, zdzieracie stary naskórek, robicie miejsce dla nowego, nakładacie krem, budzicie się rano, jesteście nowi, piękni i wspaniali. Peeling po prostu bardzo dobrze i bardzo głęboko oczyszcza naszą skórę. Dodatkowo usuwa przebarwienia, pewne niedoskonałości na naszej twarzy, a także może pomóc młodym ludziom w usuwaniu blizn potrądzikowych. Wiem, ponieważ kiedyś sam miałem takie blizny. Czwartą rzeczą, którą powinien robić każdy facet wieczorem, jest nakładanie kremu pod oczy. Tak, to prawda, nałożyliście już wieczorem na twarz krem przeciwzmarszczkowy, ale oczom powinniśmy poświęcić szczególną uwagę. Przede wszystkim dlatego, że skóra wokół oczu jest bardzo delikatna, bardzo cienka i warto ją dodatkowo nawilżyć. Po drugie, warto jest unikać podkrążonych oczu, a taki krem często może w tym pomóc. A po trzecie, miejsce w kącikach oczu to jest miejsce, gdzie najczęściej powstają zmarszki, więc warto sobie tutaj wklepać krem, żeby tych marszek powstawało jak najmniej. No i piątą rzeczą, którą każdy facet powinien robić dla swojej skóry, jest używanie dobrego sprzętu do golenia.
Świeża i ostra maszynka, dobry środek do golenia, który nie podrażni waszej skóry, no i również dobry środek po goleniu, który nie podrażni waszej skóry i dodatkowo zabezpieczy waszą skórę przed podrażnieniami powstałymi po goleniu. Bardzo ważna jest ostra maszynka, ponieważ jeśli maszynka nie będzie ostra, będzie nam wyrywała włosy. Jak będzie nam wyrywała włosy, to te włosy będą nam wrastały i tworzyły po prostu kroski, takie podrażnienia, które będą brzydko wyglądały. Druga sprawa to jest jakiś żel do golenia, który będzie sprawiał, że wasza maszynka będzie gładko ślizgała się po skórze. Dobry poślizg jest tutaj bardzo istotny, ponieważ również zapobiegnie to powstawianiu podrażnień. No i bardzo ważne jest, żeby tę skórę po goleniu po prostu odżywić, nawilżyć, ponieważ właśnie jeździliście 4, czy 5, czy 10 ostrzami po waszej twarzy. No to nie jest zbyt przyjemne dla żadnej skóry. A skóra na twarzy jest jeszcze dodatkowo bardzo delikatna. Dlatego koniecznością jest nałożenie jakiegoś środka po goleniu. Trochę się stęskniłem za nagrywaniem, powiem wam szczerze. Aczkolwiek zauważyłem, że zrobiło się tu ostatnio dosyć dużo ruchu, bo jak wrzucałem ostatni filmik, to miałem jakieś 200 subskrypcji, a teraz mam ponad 400, więc naprawdę bardzo dziękuję. Cieszę się, że mój kanał mógł dotrzeć do nowych osób. To jest dla mnie wspaniała wiadomość. A żeby filmiki mogły docierać do jeszcze większej ilości, to potrzebuję waszej pomocy. Bardzo proszę, jeśli jest taka możliwość, zostawcie jakikolwiek komentarz i łapkę w górę pod filmikiem. Łapki w górę nie musicie, no bo wiadomo, to jest preferencja, ale zostawcie komentarz pod filmikiem, to dla mnie bardzo dużo znaczy, bo to zwiększa moje zasięgi. Im więcej jest tych komentarzy, tym większe są moje zasięgi. Ten komentarz nawet nie musi być merytoryczny, wystarczy, że nie wiem, zostawicie łapkę albo uśmiech, albo zostawicie, nie wiem, komentarz, cokolwiek. No i na koniec, jak zwykle, bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę. Jeśli wam się nie podobało, zostawcie komentarz, dlaczego wam się nie podobało. No a ja, jak zwykle, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.